W Legionowie wygrana, w Nowym Dworze wygrana. Trenerze, macie jakiś patent na trzecią ligę? Czy aby nie wystrzelacie się na swoje zasadnicze mecze w lidze? Wiadomo, że najważniejsza jest liga, a tu chcemy porządnie popracować, bo nadal te treningi są ciężkie. Ciągle się przygotowujemy, żeby w marcu być w formie. A to, że przy okazji wychodzą nam takie ładne akcje, to tylko się należy cieszyć. Ale to nie jest cel tych sparingów, wygrywanie. Ale ten mental zwycięzcy trzeba mieć, bo w sporcie jest ta rywalizacja i kto nie ma tego mentalu, to gdzieś tam może się pomylić. My na pewno chcemy wygrywać, wszystko co robimy chcemy robić dobrze, a jeżeli jeszcze jesteśmy w stanie to przełożyć na taki wynik, to tym bardziej się cieszę z tego. W sumie podpuszczono mnie, żeby zapytać o transfery, ale może nie będę o to pytał. W tym spotkaniu kto miał nowe szanse do zagrania? To znaczy my już praktycznie skończyliśmy nasze ruchy, doszło 3 zawodników, testujemy naszą młodzież, bo okazuje się, że w klubie są chłopacy, którzy jeżeli dostają minuty i wierzy się w ich rozwój, to okazuje się, że dzisiaj też wystąpiło kilku zawodników 2-7, 2-6, także to jest nasza przyszłość, i ja jestem zdania, że oni muszą właśnie dostać szansę, tej zimy dostają, a od nich zależy, jak dalej będzie rozwijać się ich kariera. Gratuluję. Bezpiecznej podróży. Słoneczko wychodzi.